Geopolityczny Dziennik Analityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Dziś, 15 lutego 2022 roku, w Moskwie odbyły się dwa ważne dyplomatyczne spotkania niekoniecznie geopolityczne, niekoniecznie w wymiarze geostrategicznym, ale w sensie dyplomatycznym. Spotkania istotne. Szef polskiej dyplomacji, pan profesor Zbigniew Rau, który pełni od 1 stycznia tego roku również rolę przewodniczącego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, spotkał się ze swoim rosyjskim odpowiednikiem, ministrem Siergiejem Ławrowem. Natomiast obecny kanclerz Republiki Federalnej Niemiec spotkał się z prezydentem Federacji Rosyjskiej Władimirem Putinem. Temat rozmów, można powiedzieć, obydwu tych istotnych dyplomatycznych rozmów oscylował wokół kwestii konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Natomiast zacznę najpierw od sprawy wizyty polskiego szefa dyplomacji. Warto podkreślić, że jest to pierwsza, że była to pierwsza oficjalna wizyta polskiego ministra spraw zagranicznych w Moskwie od 10 lat lat. No i myślę, że chociażby z tego względu warto poświęcić osobny odcinek Geopolitycznego Dziennika Analitycznego właśnie tej, właśnie tej wizycie. Z punktu widzenia państwa polskiego oczywiście jest to, jest to zupełnie kuriozalna sytuacja, że Polska przez dekadę no, nie prowadziła tych relacji z Rosją na, na, odpowiednim, na odpowiednim szczeblu. Natomiast no, też nie sposób nie zauważyć, że ta dzisiejsza wizyta jest wizytą no, w takim formacie, no, można powiedzieć nieco dzielonym, ponieważ to nie tylko kwestie relacji polsko-rosyjskich, ale przede wszystkim kwestie związane właśnie z, ze stanowiskiem Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. I zresztą widać, że strona rosyjska starała się no, w takim, powiedziałbym, publicznym Przekazie, pokazywać, że tematem rozmów są, jak to, jak to Rosjanie ujęli, kwestie problemowe w pracy specjalnej misji monitorującej OBWE na Ukrainie. No, oczywiście z punktu widzenia polskiego MSZ to zupełnie inaczej wyglądało. Z punktu widzenia szefa polskiej dyplomacji, no, przede wszystkim te rozmowy miały oscylować wokół. Wokół stanowiska OBWE, jeśli chodzi o konflikt rosyjsko-ukraiński, i tutaj rzeczywiście te, te, takie zawężanie przez stronę rosyjską widać, że jest pewnym elementem gry psychologicznej, gry takiej dyplomatycznej. Kwestia dążenia do sta stabilizacji sytuacji bezpieczeństwa i łagodzenia napięć w relacjach między Ukrainą a, a Rosją, no jest oczywiście jednym z, z podstawowych celów polskiej prezydencji, jeśli chodzi o. OBWE. Warto zauważyć, że właściwie nie padły żadne konkrety, jeśli chodzi o kwestie polsko-rosyjskie, bo to, że jest to pierwsza od niemal 10 lat wizyta szefa polskiej dyplomacji w Moskwie, no oczywiście budziło pewne nadzieje. Budziło pewne nadzieje, jeśli chodzi o aktywizację chociażby współpracy gospodarczej, rozwiązywania innych kwestii. Trudnych w relacjach dwustronnych, natomiast jeśli chodzi o te informacje podane do opinii publicznej, to tutaj właściwie żadnych konkretów nie ma. Myślę, że no, takim bardzo symbolicznym, symbolicznym wyrazem czy podsumowaniem tej, tej wizyty będzie, jest spotkanie się przez ministra Rał z przedstawicielami tzw. Tak rosyjskiego społeczeństwa obywatelskiego i ekspertami w dziedzinie praw. Człowieka. Polski minister spraw zagranicznych nie spotkał się z szeroką grupą przedstawicieli rosyjskiego biznesu, którzy importują towary z Polski czy eksportują towary do Polski, no ale spotkał się właśnie z przedstawicielami tak zwanego rosyjskiego społeczeństwa obywatelskiego. To też wiele oczywiście mówi o tej, o tej wizycie. Ona miała przede wszystkim taki powiedziałbym, kurtuazyjny charakter, taki symboliczny, ale żadnego. Konkretów, ale żadne konkrety tam oczywiście nie padły, bo trudno nazwać konkretami no, propozycję Zbigniewa Rau, które, którą zresztą przedstawił w Wiedniu 8 lutego tego roku, która się nazywa inicjatywą odnowionego dialogu. No, ta inicjatywa odnowionego dialogu ma na celu przede wszystkim. No, Dowartościowanie OBWM, a na celu, ma na celu wykorzystanie pełnego potencjału OBWE, jak to strona Polska wówczas przedstawiła, jako takiej platformy dialogu w kontekście różnych napięć i ryzyka es eskalacji w Europie. Chodzi między innymi o kwestie budowania różnych mechanizmów, tworzenia mechanizmów redukcji ryzyka, zapobiegania konfliktom, w tym oczywiście konfliktom, tak zwanym hybrydowym w zakresie cyberbezpieczeństwa i tak dalej i tak dalej. To są bardzo duże ogólniki, te które padły 8 lutego i nie, nie, w Wiedniu i nie, nie inaczej było w Dziś, 15 lutego, w Moskwie. Sam fakt, że mówiono tam o wspieraniu prac trójstronnej grupy kontaktowej, jak również negocjatorów formatu normandzkiego, w tym ożywieniu procesu pokojowego i przełamaniu impasu negocjacyjnego, w mojej ocenie w żaden sposób nie nie, nie, nie wpłynie to na kwestię deeskalacji, nie będzie to miało większego znaczenia. Zresztą wspieranie przez OBWE negocjatorów formatu normandzkiego no, ma się jak, moim zdaniem nijak do polskiej racji stanu, ponieważ format normandzki nie, jest, nie leży w polskiej racji stanu. Format normandzki to czy czwórka normandzka to Francja, Niemcy, Rosja i Ukraina, i zresztą ta oś Paryż-Berlin-Moskwa to nie jest marzenie geostrategów z nadwisłem? Myślę, że żadnego autoramentu. Więc tutaj absolutnie żadnych konkretów nie było, żadnych konkretów gospodarczych, chociażby tych, których część polskich elit intelektualnych się spodziewała, czyli rozmów o odnowieniu małego ruchu granicznego z obwodem kaliningradzkim. Oczywiście tradycyjnie kwestia wraku tu polewa 150, tu 154M i kwestia katastrofy smoleńskiej jest jednym wielkim tematem. Tabu. Jeśli chodzi o wizytę prezydenta Niemiec, to myślę, że również należy ją sprowadzić do pewnego rodzaju ogólników. Warto podkreślić, że kanclerz Olaf Scholz w żaden sposób nie odniósł się do kwestii chociażby nałożenia sankcje, czy też moratorium na uruchomienie gazociągu Nord Stream 2 w przypadku eskalacji konfliktu właśnie ukraińsko-rosyjskiego czy rosyjsko-ukraińskiego. Tutaj absolutnie o niczym takim mowy być nie mogło i ma, mieliśmy do czynienia z takimi bardzo dużymi ogólnikami zresztą no, Olaf Scholz wykonał pewien gest, jakim był, była wcześniejsza wizyta w Kijowie, zupełnie Zupełnie inaczej niż zrobił to Emmanuel Macron, który najpierw poleciał do Moskwy, potem do Kijowa. Kanclerz Niemiec zrobił to odwrotnie wczoraj, 14 lutego, był, był na Ukrainie. Natomiast absolutnie w żaden sposób nie przekłada się to na zmianę polityki Niemiec. Niemcy nadal blokują zakupy broni przez Ukrainę. Niemcy nadal są nastawione na uruchomienie Nord Stream 2. No i też, co bardzo istotne, kilka dni przed wizytą. Niemieckiego kanclerza w Moskwie magazyn Die Welt opublikował bardzo ciekawe dane. Konkretnie 13 lutego, 13 lutego, Die Welt. Podało do wiadomości, że z dotąd nieznanej publicznie listy Federalnego Ministerstwa Gospodarki wynika, że w samym roku 2020 podległy mu Federalny Urząd Gospodarki i Kontroli Eksportu wydał 673 licencje na eksport tzw. towarów podwójnego zastosowania. Do kraju docelowego, jakim była Federacja Rosyjska. Całkowita wartość tych licencji, tego, tego eksportu, na, na eksport właśnie towarów podwójnego zastosowania przek, o, o, wynosiła około 366 milionów euro. No, towary podwójnego zastosowania to towary, które mogą być wykorzystane zarówno do celów cywilnych, jak i wojskowych. No, należą do nich między innymi maszyny, które można wykorzystać w produkcji broni, technologii budowy samolotów, czy niektórych chemikaliów istotnych z punktu widzenia militarnego. No i to oczywiście tutaj warto zadać pytanie, jak to jest, że Rosja objęta sankcjami, stanowi tak tak atrakcyjny rynek zbytu dla, dla produktów niemieckich, i to produktów, no, jak widzimy, podwójnego zastosowania. Widzimy tutaj bardzo ciekawą grę Niemiec, ale grę, która całkowicie rozmija się ze stanowiskiem chociażby Stanów Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii, i ta wizyta. Kanclerza Olafa Scholza w żaden sposób nie zmieniła tutaj tej oceny, tej, tego stanowiska Niemiec. Nadal mamy do czynienia z kontynuowaniem strategicznego partnerstwa rosyjsko-niemieckiego. Dziękuję Państwu za uwagę.